No tak, moi mili, dobry wieczór, ważny dzień. No, jak zobaczycie, wcale taki łatwy nie, bo dziś czwarty dzień, jak się kody miały uchować na tablicy, a jak to było z nimi, no to zobaczycie. Trochę szamana w playbacku, przy okazji też testował sprzęt, lżejszy przynajmniej. No a potem jakiś komentarz będzie, może ten playback nie będzie jakiś bardzo dynamiczny, no ale będzie taki, jaki będzie. Dość istotny w tym wszystkim. No niby nie. No zobaczymy. Dochodzimy powoli. Na szczałę pod wyciągiem, czyli pod tłuszczykiem. 30 szaman raz. Idzie w 2015 roku, w dzień, kiedy Nubiec, 18 maja. No jakie tu jeszcze ważne wydarzenie. Nasz 8 dzień postu. Nie taki całkiem post, ale post. Jeśli nic nie tylko piję. No i co najważniejsze, zobaczymy, czy przetrwa pierwotny kod źródła na skrzycznym, na tablicy, na przestrzeni. 4 dni od wschodu do zachodu. No i 4 dni od zachodu do zachodu, bo pisał szama o zachodzie 15, o wschodzie też pisał, ale nie dotrwało do zachodu. W ważnym czasie do nowiu, kiedy księżyc nie koduje przestrzeni, połowowa, jeśli przetrwało dziś, to optymalnie, bo dziś go nie było. No to całość, choć to tylko pierwszy z 4 kodów źródła pierwotnych. Rozpoznanie tego na przestrzeni bardzo małe, ale praca na przestrzeni wykonana, gigantyczna. Sz
Shaman Sam ze 600 kartek zapisał. Ania ponad 300. Magda na oku też 500. Tomasz też pewno 500. Reszta nie wie. Szaman niby. Ale już pod 10 tysięcy tej pracy. Pewno się zbliża. A ile powtórzone na przestrzeni, to by się wydawało, że niewiele. Ale przestrzeń wibruje już pierwszym, pierwotnym kodem źródła. Mało, że wibruje, to wpływ już na przestrzeń jest, bo najwięcej aktywacji w centrum wszechświata, a stąd na falach wiatru i nie tylko. Nieskończoności, bo
obiecują wieczne ciało, a nie wieczną świadomość. A to dwie różne rzeczy. Odległe od siebie kosmicznie. Dlatego wszyscy tu zainteresowani korzyściami doraźnymi, jak ulepszyć, jak zdobyć, jak przebiec na pierwszym miejscu, jak więcej mieć od sąsiada, jak ładnie wyglądać od koleżanki. A przecież to błęd, bo jak można ładniej wyglądać? Można tylko sobie się podobać, albo nie. A jak się sobie podoba, no to jak ktoś ładniejszy jest, to nie narcyzm, to akceptacja, bo to z akceptacji ma wynikać. Jest narcyzm. Kaman się sobie podoba nadzwyczajnie, ale to nie narcyz, przecież widzi dżingol wielki, haczykowaty, dla głowa jakiego, żeby się mógł chwytać w ścianę. Albo jeszcze można inaczej go wykorzystać. Ale takiego długiego jak Pinokio nie ma, żeby go można ułamać, jak głowę skręci, wchodząc w drzwi o framugę. Zresztą mówił wam szaman nieraz, że gęba tylko weryfikatorem jest. Dla szamana też, żeby się z nią nie utożsamiał. Ale akceptację miał, no bo jak inaczej? Nie tylko dla gęby, ale i dla ciała. Nieprzejawienie istoty nieskończoności, co tu ważniejsze jest. Niewielu chętnych na taką zmianę, żeby tak. Funkcjonują powoli, no bo jak? Inaczej. I one nie służą istocie nieskończoności, bo obiecują wieczne ciało, a nie wieczną świadomość. A to dwie różne rzeczy.
odległe od siebie kosmicznie. Dlatego wszyscy tu zainteresowani korzyściami doraźnymi, jak ulepszyć, jak zdobyć, jak przebiec na pierwszym miejscu, jak więcej mieć od sąsiada, jak ładnie wyglądać od koleżanki. A przecież to błęd, bo jak można ładniej wyglądać? Można tylko sobie się podobać, albo nie. A jak się sobie podoba, no to jak ktoś ładniejszy jest? To nie narcyzm, to akceptacja, bo to z akceptacji ma wynikać. Nie jest narcyzm. Haman się sobie podoba nadzwyczajnie, ale to nie narcyzm, przecież widzi dżungel wielki, haczykowaty, jak u orła jakiego, żeby się mógł chwytać ścianę, albo jeszcze można inaczej go wykorzystać. Ale takiego długiego jak Pinokio nie ma, żeby go można ułamać, jak głowę skręci, wchodząc w drzwi o framugę. Zresztą mówił wam szaman nieraz, że gęba tylko weryfikatorem jest. Dla szamana też, żeby się z nią nie utożsamiał. Ale akceptację miał, no bo jak inaczej? Nie tylko dla gęby, ale i dla ciała. No i zobaczymy. I zobaczymy, jak to się będzie nagrywać. Niedaleko do Skrzycznego i wszystko będzie jasne. Zobaczymy, czy moc wielka, czy brakuje mocy, jak udało się za pierwszym razem. Moc wielka i wszystko się uda na 100%, a nie na 13, 57, 14, 87,
15:27. 16:07:27. Tyle jest. 17:27. 18:25. 19 miga. Nie wiadomo jeszcze ile. 0:01. Tyle. Za mało. Ciągle za mało, żeby obieg ewolucyjny uratować. Anna już krzyczy, że szaman pesymistą. A jak tu być optymistą? Co z tego, że ludzie się budzą, jak sami w technologię wierzą? I to ona już ich programuje, nawet to obudzenie. Technologia przed świadomością. To jak technologia przed świadomością, to jaka świadomość? Ciekawostka. Jaka? Świadomość. Już sama na górze. Koło stacji na kanapie. I zaraz będzie. Na górze samej. I wszystko będzie jasne. Bo jak tak napis nie przetrwa. Oj, oj, oj. 12 stopni prawie. Optymalnie. Wiatorek nie za mocny. No i idziemy. Teraz szaman ma takie boczne wejście na górę. Między kłosówkami wyłania się. Ktoś maza napis. No, dowód jest na przestrzeni. Jaka przestrzeń przygotowana jest na pierwotny kod źródła i na świadomość. Zobaczycie. Thank you.
była jajka. No i zobacz. Ale już widać. Zobaczycie, jak ktoś się poświęci. Popatrzcie. Ktoś się poświęci. Ale zobaczymy, co jest zachodem słońca. Napiszmy. A czy uda się? No i tak to moi mili, trzeba być mazać tego Boga. No bo co tu Bóg? Ma dużo mocy. No i zobacz, trzeba będzie mazać tego. Thank you.
ale któż nawet czuć to życiem brzeszko. Albo zdążymy przed zachodem słońca. Potencjał.
komórki. Słońca czwarty grudnia, a było od zachodu słońca 15, czyli przez nockę przestało, no to na szczęście plan wykonano. I tu najważniejsze. Ale jak widzicie, wrzeszcze nie gotowa. Popatrzcie, wszędzie.
naprzód. Słoneczko widzi. No i tak jak widzicie, nie jest wcale łatwo zmienić przestrzeń, bo to wszystko, co się tutaj dzieje, odzwierciedla rzeczywiste proporcje świadomości i otwartości ludzi, gotowości na jakiekolwiek zmiany. Zresztą to tylko jeden z wielu, jedno z wielu takich no użytecznych akurat dla przekazu szamana w audycjach spostrzeżeń, które jeszcze są nagrane, ale jest ich sporo więcej. No i w żadnej przestrzeni nie obrazują innych proporcji, niestety. Dlatego trudności, które spotykają was przy tej praktyce, no, są odzwierciedleniem rzeczywistych, chociaż w waszych polach, ale rzeczywistych, można powiedzieć, programów, które chcą zdeprecjonować, no, jak to szaman wczoraj powiedział, możliwości przejawienia się istoty nieskończoności poza, można powiedzieć, iluzją tego hologramu i poza iluzją hierarchii, która jest, no, można powiedzieć, władcą tego hologramu. Ale tu jeszcze nie czas o tym mówić. Najistotniejsze, że mimo że ktoś znalazł sporo, powiem, energii, i powiem, jak widzieliście z tych podpisów, one takie śmieszne, brakowało jednej literki, jak tu Miki chyba zauważyła, tak? Dobrze mówię? No właśnie. Zrobili z szamana barana, no na co się szaman nie obraża, no bo jak wszystkim jest, no to i baranem też jest, mówiłem to. Natomiast pierwszą taką energią, którą czy emocją może bardziej, którą szaman poczuł, kiedy zobaczył tą tablicę, no z pewnością to zrobiła jakaś mocno wierząca osoba, która no poraziło jej najbardziej, nie wiem czy zwróciliście uwagę, startymi do końca, bo to wszystko było prawdopodobnie ręką, być może chusteczką ścierane. Natomiast rama tablicy jest w stosunku do środka wymalowana lakierem, więc jest taka dość śliska, łatwiej się ściera stamtąd kredę. Natomiast no, środek jest ze sklejki, więc to jakaś powierzchnia jest szorstka. Nie jest to łatwo zetrzeć bez wody. Ale tak czy tak z tej ramy no, trzeba troszeczkę poświęcić i to bardzo dużo obrazuje, kiedy właśnie się zda sprawę, że tutaj najbardziej to, co na ramie, i moi mili, to też jest no, fraktalne przejawienie dużo głębsze. Ta tablica jest z ramą i ta przestrzeń tablicy symbolizuje ten właśnie cały hologram. Ta rama tej tablicy to są ramy, w które jesteśmy zamknięci. Pierwotne kody źródła
przejawienie życia, czyli ten napis na dole, cud to życie, tą przestrzeń otwiera. To wszystko robi szaman na tyle, na ile można powiedzieć, prowadzą go rozpoznania, pozwala mu no, w zasadzie jego właśnie tutaj przejawiona kreatywność, żeby to było jak na największej ilości fraktali adekwatne do tego, co mówi, do tego, jak to jest skonstruowane w tym konstrukcie, w którym istoty ludzkie są zamknięte. I to właśnie ta rama, to właśnie wydawałoby się takie najmniej kontrowersyjne, no bo przecież cud to życie, to można usłyszeć nawet w mainstreamowych mediach, a pierwotne kody źródła, no to może już nie można tego zbyt często usłyszeć, no ale wydawałoby się, że to nie jest aż takie no, mocne, jak wiele sformułowań zawartych w tekście, a tu się okazuje, że jednak podświadomość człowieka, który jest zamknięty w tym poczasku, czyta błyskawicznie, jaki jest tego przekaz i jest to wytarte, no można powiedzieć, do suchej nitki. Tam prawie, że skrawka kredy nie było, kiedy szaman przystępował do powtórnego pisania. Więc tam to dość skutecznie, cała ta pierwsza energia, choć szaman tego nie widział, to można powiedzieć odtworzył to. Ma już takie właśnie właściwości, że momentami jest w stanie czytać przestrzeń, to co się działo, odtwarzając, można powiedzieć, wstecznie to, widząc to co się działo wcześniej. Kiedyś takie rzeczy uruchamiały się w nim spontanicznie, sporadycznie, ale kiedy no, ogarnął swoją przestrzeń mocniej, to dzisiaj jest to takie, no, wtedy kiedy potrzebne, może nie powiem, że permanentne, bo od tego można by, no szaman nawet nie ma opcji na zwariowanie, więc niepotrzebnie by tylko patrzył na coś, co nie ma żadnego znaczenia z jego perspektywy, więc pojawia się to wtedy, kiedy jest potrzebne. Kiedyś w bardzo starych audycjach opowiadałem chyba, jak to pierwsze wiele lat temu, to już kilkanaście będzie, przejeżdżając na przykład na drodze przez miejsce, w którym miał wypadek, nie miał tylko, był wypadek, potrafił przez ten, wjeżdżając w to pole, to wszystko jest na przestrzeni zapisane, kiedy właśnie są duże emocje, duża energia, i był w stanie przeczytać, mimo że samochód w tym polu tego wypadku znajdował się przez ułamki sekund, bo z reguły przelatywał tam z dość dużą prędkością, czy to było skrzyżowanie, czy jakieś inne miejsce, to mimo wszystko był w stanie no, operacyjną świadomością zarejestrować, zobaczyć jaki kolor miały samochody, nawet w zasadzie marka była możliwa do odczytania, czy ktoś tam został tylko mocno poturbowany, czy zginął. No i takie właśnie wydawałoby się bajki. To nie są bajki, to są właściwości przestrzeni, która to wszystko zapisuje w zależności od tego, jaka energia jest i jakie emocje, bo jedno i drugie w tym bierze udział. Choć czasami nie ma ludzi i też mogą być zdarzenia zapisane, bo de facto na przestrzeni wszystko się zapisuje, natomiast no, rzeczy nieistotne są nałożone na siebie i w zasadzie jedno na drugie i nie czyta się ich dlatego, że przestrzeń w danym miejscu wygląda no, tak, jak ją widzimy oczami, natomiast tylko to, co jest tam bardzo specyficznego, no, zapisuje się na tyle spektakularnie, że mamy do tego, mamy możliwość to przeczytać.
nie tylko z kamienia, jak to niektórzy mówią, szaman zresztą też, najłatwiej jest czytać z kamienia, ale można również czytać z przestrzeni. No, tym pewno też będzie kiedyś więcej, no ale dziś pewno was szaman, tak jak mówiłem, nie było jakoś mocno dynamicznie, ale ważny ten czwarty dzień. Najważniejsze, że ten napis nie został na tyle zmazany, że można go było jeszcze w dużej mierze odczytać. No i tak z punktu widzenia przestrzeni ciągłość jest zachowana, nie musimy jak gdyby tego powtarzać, chociaż no pewno jeszcze dopóki nie pojawią się następne drugie z pierwotnych kodów źródła, no to tablica, jak tylko szaman będzie na chondraskach, będzie zapisana tym pierwszym pierwotnym. Kodem źródła. Także w gruncie rzeczy ten proces się udał i tak jak szaman mówił z playbacku, bardzo istotnym jest, że nawet szaman do końca nie wiedział tego na początku, kiedy 15 w czasie pierwszego pisania się ten napis zmazał. Dlaczego de facto on się zmazał? Ano po to, żeby właśnie to, co ma się wydarzyć, mogło się zainicjować czy wydarzyć w czasie nowiu. No już dużo było informacji w szamańskich audycjach o roli księżyca. Wielu z was ma też tam swoje różne informacje, a to, że tam są bazy, a to, że to sztuczny twór. De facto to wszystko są tylko pewne idee. To nie ma znaczenia nawet z perspektywy szamana, czy one są rzeczywiste, czy nie. To znaczy, czy tak jest, czy nie. Najistotniejszą rzeczą, którą pełni księżyc w naszej rzeczywistości, nawet nie jest to, że reguluje pławy oceaniczne, w pewien sposób jest fraktalnym odzwierciedleniem cykli kobiecych, bo dokładnie tyle samo trwa, co taki wzorcowy kobiecy cykl, więc wpływa również na wiele cykli, nie tylko ludzkich, ale i zwierzęcych, i roślinnych, ale jest jeszcze coś, jego najistotniejsza rola, no można powiedzieć, jest filarem hologramu. Ciągle ludzie spoglądają na księżyc i widzą tylko jego jedną stronę. I jeszcze ta strona od nowiu do pełni pokazuje się i potem od pełni do nowiu po kawałku w postaci rogalika. Moi mili, to wydawałoby się, że to jest takie nieistotne. To jest bardzo istotne z perspektywy tutaj tego hologramu, w którym żyjemy. To jest główny filar, który programuje tutaj przestrzeń. Ciągle człowiek patrzący w niebo widzi tylko jedną połowę, nawet wtedy, kiedy je spełnia, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wpływa to, czy wydaje się, w sposób rzeczywisty wpływa to na przejawienie się życia, to dalej jest to tylko jedna połowa. Ta świetlista, ta przez słońce oświetlona i to jeszcze z reguły jej kawałki. Każdy, można powiedzieć, tam swój ten kawałek może odnaleźć w tym księżycu, ale jest to tylko kawałek połowy i to jeszcze połowy z połowy, bo te kawałki, ten rogalik się nagle, można powiedzieć, ponowił i po pełni odwraca.
czyli jest swoim odbiciem. Można by o tym mówić całą audycję, ale pewno jeszcze przyjdzie taki czas, że szaman w ten temat również głębiej wejdzie. Na razie i tak takie głębsze info ponad to dotychczasowe, które było wcześniej o Księżycu, bo tych informacji raczej w necie nie znajdziecie. Można znaleźć, że tam bazy są na Księżycu, można znaleźć, że energia nie taka. De facto chodzi tutaj o programowanie podświadomości całej populacji. A te funkcje dodatkowe, których jest mnóstwo, bo Księżyc mnóstwo funkcji pełni i mnóstwo cykli reguluje, to są tylko, można powiedzieć, tematy dodatkowe. No i cóż, no i takim info na koniec. Szaman chyba będzie kończył powoli, chyba że jeszcze jakieś wasze rozkminki się pojawią, do których będzie się można odnieść. No i co? Jutro zobaczymy, jak z tą audycją. No, pewno będzie. No, może szaman nie będzie musiał Rolanda ciężkiego targać ze sobą, bo to nawet nie chodzi o jego ciężar, tylko o to, że jest mocno niewygodny. No właśnie, pojawił się Miki i Miki, no i fajnie. Czyli jednak nie do końca rozkminki szamana były chybione. No ale to tak na marginesie. Moi mili, jazda związana z jeszcze takie info na koniec, pierwotnymi kodami źródła i z tym, co one aktywują na poziomie idei Boga, jest bardzo głęboka. Nie wiem, czy ja nie powiedziałem programują, czy powodują, miałem powiedzieć. Bo mocno tutaj ta przestrzeń za pomocą kodów jest poruszana. Różne rzeczy mogą się zadziać, mogą się odtworzyć filmy. To są tylko hologramy przygotowane po to, żeby świadomość istoty, kiedy jest na tyle ciekawa, kiedy w nieopatrzny sposób coś się w niej tam poprzełącza, no, mogła się zatrzymać. Mogła zobaczyć tego cudownego albo tego karzącego Boga, paść przed nim na kolana i wrócić tutaj na łapkach na tą scenę, której reguły są bardzo sztywne, kompletnie nieelastyczne i kompletnie zaznaczam, nikomu nie zależy na tym, nawet w tym okresie fali, żeby one były zmienione. Natomiast każda istota, która nie tylko dochodzi do granicy, ale ma jeszcze odwagę walnąć w mur, jak go w ogóle rozpozna, i zrobić w nim wyłom, no to już jest z perspektywy metaforycznie ujmując władców tego świata śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego szaman kupę czasu do końca nie bardzo był w stanie nawet zrozumieć, dlaczego jest tak niewygodną istotą tutaj na przestrzeni. Gdzieś tam głęboko było tylko rozpoznanie, ale ciągle logicznie nie był w stanie tego wyjaśnić. Teraz w zasadzie powoli się to wyjaśnia. Jest to już jasne, ale jak to szaman mówi, ci co już wszystko wiedzą, no to ich droga się już kończy. Póki szaman ma energię, póki to przejawienie, i które korzysta
przynajmniej ma dostęp do pełni stwórczego potencjału. Czy korzysta, czy nie, to można dywagować. Natomiast ma dostęp, to się nie podda i tyle. Chociaż czasami jest trudno powiedzieć, że czy to nawet nieadekwatnie jest, że trudno. Chociaż każdy z was w jakiś sposób też tego doświadcza, więc w zasadzie można o tym nie mówić. Czasami w tym świecie są stwierdzenia, czy słowo mi uciekło, przysłowia, które wykraczają poza te ramy tego hologramu. Tu mamy tylko kawałek ram z baranem, którym szaman też jest, więc się wcale nie obraził. I takim przysłowiem jest: do odważnych świat należy, a powiem tak, od odważnych zależy, jak ten świat będzie wyglądał, moi mili, następne dziesięciolecie. Te najbliższe lata będą określać to, z czym ludzie, ale przede wszystkim każda istota, która teraz zadecyduje, czy będzie usiłowała zadecydować o swoim losie, określą jej przyszłość na następne tysiąclecie. Bo pomysł na doskonałość tego hologramu nie sprawdził się do tej pory w żaden sposób i patrząc na to ograniczone przejawianie się życia w istotach ludzkich, z tego względu, że cały czas są pozbawione, można powiedzieć, połowy swojej energii, zupełnie tak jak z tym księżycem, którego widać co najwyżej w połowie i to jeszcze raz na 28 dni. Więc można powiedzieć, że 2% to widzimy połowę pełni przez 2% czasu, niecałe. Więc te 2% to jest zbyt mało, żeby cokolwiek zmienić. I tyle. Tego już chyba nie ma co dalej podsumowywać. Życzę wszystkim, żeby tej odwagi, po którą można sięgnąć tylko do swojego wnętrza i wcale nie jest łatwo ją tam odnaleźć, było w was coraz więcej. A im więcej odwagi, tym mniej po prostu jest lęku. Bo lęk bierze się z niezrozumienia. A kiedy jest rozpoznanie, a w konsekwencji zanim następuje zrozumienie, to czego się bać? Boga człowiek się boi tylko wtedy, kiedy na jego temat ma w swoim umyśle mnóstwo pierdół, bo tego się inaczej nie da nazwać. Wtedy, kiedy rozumie, kim jest, to nie ma powodu żadnego, żeby bać się czy bał się kogokolwiek. I z tym was zostawiam na noc. To do przemedytowania, pewno niejednokrotnego.
przy okazji pracy z kodami się to pojawi samoistnie. No i tyle. Trzymajcie się, zachodnie dzisiejsze, jeszcze dzisiejsze słońce was żegna. 23:44, dobry czas, żeby zakończyć. Dobranoc.